Siemano wszystkim. Słuchajcie, widzimy się z Czarnym, z Beat Squadu. Kasety są po jego lewej stronie, po naszej prawej. Trzy kasety Beat Squadu, jeden nielegal, dwa legalne albumy. No i cóż, może zaczniemy od tego nielegalnego albumu, który wyszedł. I powiedz mi tak z ciekawości, bo tego nikt oprócz ciebie chyba nie pamięta, bo pytałem właśnie i Rafiego, i Koniego, i Barneya, i usłyszałem, że nie pamiętają, jaki mógł być nakład tego nielegala. Czy ty pamiętasz właśnie? Wydaje mi się, że było to około 100 albo 150 sztuk. To niedużo. Tak, niedużo, a dwa, że i okładka, i produkcja bitów na płycie to Sanchez i ja. Czyli tak naprawdę zajmowaliśmy się okładką i produkcją bitów. Ale na ten nielegal myślę, że to było albo 100, albo 150. Rozumiem. I ta słynna naklejka, która często właśnie już może nie przetrwać czasu, bo albo się opakowanie zmieniało, ale u mnie jakoś się na szczęście ta naklejka uchowała na opakowaniu, więc to też Czarny projektował. Tak, tak. To razem z Sanchezem, właśnie, który jest współtwórcą bitów. On wtedy pracował w drukarni, też taka ciekawostka i mieliśmy po w sumie fajnych pieniążkach zrobione i okładkę, i tą naklejkę, która jedynie tym materiał tak naprawdę się różni, tylko tą naklejką, która jest na pudełku. Może trochę więcej kolorów tutaj jest na oryginale. I reklama jest na pewno w tym legalnym chyba. Tak, i tutaj jest Playa, tak, zin Playa, który też wydawał nasz kolega Maciej, w którym to zinie też pojawiały się zagraniczne kapele, jak i polskie, które tam nagrywały, i taki stricte uliczny hip-hop i G-funk. Także dobra gazetka, konkurencja taka jakby dla Klanu, który w tamtych czasach wychodził i tak naprawdę był do dostania wszędzie, a zin Playa był głównie chyba w Wielkopolsce i w sklepach muzycznych rozprowadzany. Tak, pamiętam też właśnie zin pamiętam. Nie miałem nigdy, ale pamiętam, że widziałem i gdzieś to, nie wiem, czy u kogoś właśnie, czy nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam oczywiście tę sytuację. I powiedz mi, jak doszło w ogóle do nagrania tego nielegala, bo tak jak mówisz, drukarnia, mieliście jakby dojścia do drukarni, bo jednak nie każdy nielegal wyglądał tak jak wasz, czyli mówiąc o jakości druku, o nadruku na kasecie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też to było dla mnie takie z tej strony ciekawe, że to było profesjonalnie wydane jak na nielegal. No i właśnie jak doszło w ogóle do tego, że wy to wydaliście, że chcieliście to wydać własnym subtem i tak dalej, i tak dalej, historycznie, cofając się wstecz. No nagraliśmy dosyć fajny materiał, jak na tamte czasy to było coś na ówczesne czasy innego, bo głównie wtedy właśnie promowany był taki hip-hop typowo uliczny i o brzmieniu nowojorskim. Z kolei w Poznaniu mieliśmy wtedy Slums Attack, pierwsze chyba dwie kasety wyszły i oni właśnie no tutaj tak naprawdę zapoczątkowali zachodnie brzmienie, także oprócz tego, że tutaj właśnie IP i Iceman robili takie rzeczy, no to jeszcze my byliśmy tak jakby nakierowani muzycznie przez chociażby, nie wiem, Kid Frosta, czy South Central Cartel, Warrena G, The Dovshack, The Twins, te wszystkie rzeczy, które oglądaliśmy wtedy na teledyskach, nagrywaliśmy na kasetach wideo, no to w stronę zachodniego wybrzeża i dlatego nagrywaliśmy w tym stylu. Pierwsza demówka Beat Squadu była zupełnie inna. Bity wtedy robił Rafi, były wszystkie grane i one brzmiały właśnie tak bardziej podziemnie. Wysoko zaznaczona linia basu, bębny mocne, różna tematyka, różnorodna. Były też trochę cięższe tematy, ale stwierdziliśmy, nagraliśmy chyba na tą demówkę też takie lżejsze kawałki, 3-4 w tym także laidback, i stwierdziliśmy, że jednak możemy pozostać przy takiej tematyce, szczególnie, że wtedy często się spotykaliśmy na tak zwanych naszych laidbackach po pracy, czy czasami tuż po pracy, którą właśnie straciliśmy, no to pozostawali wtedy nam tylko kumple i muzyka
wtedy były inne czasy, nie było łatwo ani utrzymać pracę, bardzo łatwo ją było stracić, także zdarzały nam się takie rzeczy, a wtedy muzyka jest najlepszym lekarstwem i kumple. I dlatego tak byliśmy zapatrzeni w te wszystkie teledyski i to była nasza droga, żeby właśnie wybrać taki kierunek takiego luźnego podejścia do hip-hopu z ciekawym właśnie melodyjnym, przebojowym brzmieniem, że to się wyróżniało też, ale też podobało nam. Wspomniałeś też o tej demówce jeszcze, która była przed tym nielegalem, nie? Była ta właśnie kaseta. Ona, to z tego co słyszałem od Barneya, ale to też ty masz lepszą pamięć, właśnie ona wyszła w jakimś też nakładzie, czy to była tylko dla was, czy jak to wyszło? Nie, to była tylko dla nas. No właśnie. Nie pamiętam w tym momencie, kto ją ma, czy ją ma na kasecie autentycznej Rafi, czy Barney. Barney. Ostatnio Barney. To z Barneya rozmawiałem. I okładka była też zrobiona na kserówce, okładka dla któregoś z nas, kto miał tą kasetę. I nie pamiętam, czy ta kaseta była moja i przegrał sobie Barney i zrobił do tego okładkę, czy ja zrobiłem okładkę, bo to była dla mnie kaseta i później pożyczył ją Barney i została u niego, nie wiem jak to było, ale w każdym razie była taka zrobiona jakby kserówka, ale to nie było puszczone w ogóle do ludzi. No właśnie. Ale to wy wysyłaliście to demo na przykład gdzieś? Czy... Tak, dema, ale nie pamiętam teraz, czy z okładką, czy bez, ale były wysyłane do nowo powstającej. Miała powstać chyba THC Records, wytwórnia w Warszawie. Wiem, że do Volta dzwoniliśmy w tej sprawie i on przekazał tą demówkę chyba do tego THC Records, które miało powstać, ale co później z tego THC Records, czy coś takiego w ogóle powstało, czy nie, to nie ma pojęcia. No właśnie, dlatego, bo to właśnie wiem, że Barney ma bardzo, no tak jak mówisz, no było tego pewnie kilka sztuk, albo nie wiem ile, tej pierwszej demówki, no i to raczej nie do dostania. Dopiero w pewnym momencie nastąpił taki przełom podczas naszych właśnie takich spotkań właśnie przy teledyskach i przy Latebacku, gdzie właśnie tak stwierdziliśmy, oglądając te wszystkie klipy, i które tam dotyczyły właśnie różnego sposobu takiego bycia, jeżdżenia Cadillaciem, wszędzie była, wiesz, słoneczna pogoda, fajne dziewczyny, to wszystko tak fajnie ubrane jeszcze dźwiękami przebojowe i melodyjne, i stwierdziliśmy, czemu takiej całej płyty nie nagradzi. No i nagraliśmy. Rozumiem. I później jak się to potoczyło, że zgłosił się do was Blend, tak? Bo to w Blendzie chyba wyszło, tak? Tak, najpierw legalnie pojawiła się recenzja tej demówki, która właśnie była tłoczona przez nas. Też tu w Poznaniu była tłocznia na osiedlu warszawskim. To też pamiętam. I recenzja pojawiła się w zinie Playa. Najpierw swoją demówkę Killers Group tłoczyli tą kasetę tam, w tym miejscu. I recenzja tej kasety też była w zinie Playa. I z tego co pamiętam, to i właśnie w tym samym miejscu tłoczyłem co Killazi. I albo oni przekazali to demo do zinu Playa, do właśnie tego Macieja, albo ktoś tam to wysłał, robiąc tak jakby niespodziankę nam. Ale już teraz dokładnie tego nie pamiętam, jak to było. Ale coś w tym stylu. I to dzwonili do was po prostu, tak, pewnie, i żeby wydać. Mówię to na... I wtedy tak, pojawił się telefon od Pro, koleś miał ksywę Pro i zapytał o wydanie płyty. I to trochę już później trwało, nie wiem, czy koło roku, czy może nawet koło dwóch lat, zanim ta płyta wyszła. I wyszła tak naprawdę, jak już chyba my już kończyliśmy drugą płytę nagrywać. No bo to dosyć długo trwało. On też zbierał środki na tą swoją wytwórnię. A my już zaczęliśmy pracować na następną. Na kolejny. No i tak, ja. Czekaliśmy sobie za tą, nie? A powiedz mi jeszcze o tym nielegalu, mówię, tym takie chwile. Czy dość szybko się rozszedł nakład ten nielegalny? Te 100 sztuk czy tam 150? Tak. To wydaje mi się, że to był chyba największy zaskok, bo no pierwszy raz coś takiego robiliśmy, poza tym byliśmy, no można powiedzieć, że świeżakami, bo wcześniej się tylko ukazał ten kawałek nasz na składance Robię Swoje.
i nie wiedzieliśmy, jaki będzie tego odbiór, szczególnie, że no, scena też ta polska była taka raczej zdominowana przez takie składy typowo uliczne, hardkorowe. A my robiliśmy, no, mimo wszystko, że też pochodziliśmy z tego całego środowiska, to tak jak naprawdę sąsiedzi nasi też robili inną muzykę, a my robiliśmy zupełnie inną, mieszkaliśmy na tych samych osiedlach, ale robiliśmy inną muzykę, nie wiedzieliśmy, jak to się przyjmie, ale chcieliśmy taką płytę zrobić, kasetę wtedy jeszcze i rozeszło się jak świeże bułeczki. Ale już wtedy dostaliśmy telefon, więc nie dotłaczaliśmy. Tylko już wtedy się pojawił tuż po tym, po tej pierwszej partii telefon i zdecydowaliśmy, że tą płytę wydamy właśnie w Blendzie. I zaczęliśmy pracować nad następną. A powiedz mi, co to robię swoje, bo jak mi zadebiutowaliście tam, bo to było wasz chyba pierwszy, tak? Numer, który tam, znaczy tak jakby legalnie się znalazł. Tak, tak, to był jeszcze numer od początku do końca, beat był zrobiony u Kameja w studio właśnie u kolegi, który wydawał później tą płytę, a też był dobrym producentem, który też współtworzył chociażby tą zwykłą codzienność z Lanza, tak, od strony brzmieniowej, a później wydawał też na kasetach, ich, nie wiem, czy już chyba na płytach też później. Na CD-kach właśnie różne zespoły, w tym też chyba to Slaza, tak, też tam wychodziło Kameja przez jakiś czas. Chyba jedna albo dwie. Tak, tak, są. I kawałek powstał od początku do końca w studio. Nagraliśmy, no i też czekaliśmy dosyć długo, aż ta kaseta wyjdzie, no bo wtedy też były te czasy takie dosyć ciężkie. Każdy od grosza do grosza sobie odkładał i tak samo Kamej w końcu zbierał na to wszystko, że to wyszło legalnie też, że było opodatkowane i tak dalej i po prostu to wszystko puścił do sklepów. Tak. Mówiłeś też właśnie o tym, ja mówiłem o tym lightowym klimacie, co zresztą widać za tobą, że dalej jakby w tym jesteś, na zasadzie, że dalej się jarasz tym, zostałeś w tym. No i to jest no, takie wierne, że tak powiem, i bardzo fajne. I rozumiesz dalej, cały czas słuchasz, lubisz i tak dalej. Tak jest. No, każdą wolną chwilę tak naprawdę spędzam też z muzyką, bo nawet jeżeli przemieszczam się gdziekolwiek, no to mam ze sobą słuchawki, ale myślę, że większość, no tak samo Rafi, jak ma pracę tak naprawdę polegającą na przemieszczaniu się z miejsca na miejsce i też jeździ samochodem i też cały czas ta muzyka leci, też czasami zabieram się z nim w trasę i słuchamy tych samych rzeczy, których słuchaliśmy te 15 lat temu, te no, 20 lat temu cały czas leci Kid Frost i Silent The Wall, albo Too Short, I'm a Player. Wiadomo, że też inne rzeczy podochodziły, bo to nie jest tak, że mamy teraz 2020 i nikt nie nagrywa dobrego hip-hopu, ponieważ są te stare patenty powtarzane przez tam młodych graczy, którzy mają teraz po 20-21, tak jak my mieliśmy wtedy, a nagrywają w starym stylu te właśnie kawałki. Czyli są i kaczuchy, są klawisze, są piszczały, jeżeli chodzi o West Coast, albo beat typowy jak Onyx z 93 roku na przykład, albo A Tribe Called Quest czy De La Soul. I ludzie się naprawdę tym też jarają obecnie. Także oprócz tego, że pojawiły się też nowsze rzeczy z tym przeklętym tak jakby autotunem, to są też młodzi gracze, którzy dokładnie robią te same rzeczy, które my robiliśmy i tych samych rzeczy słuchają. Chociażby jest tu RTN, producent, który ostatnio też wypłynął ze swoją solową płytą. Też mało lat, on ma 23 albo 4 lata chyba teraz, a siedzi cały czas tylko i wyłącznie w takim właśnie G-funku z tej ery tam złotej 91 do 95. I takie brzmienia też robi cały czas. I to jest fajne, że są tacy ludzie, gdzieś pielęgnują takie starsze brzmienia w takim klimacie. Ta kaseta naprawdę jest też ciężko dostępna, pomimo że to jest już legalna wersja, ale jest ciężko dostępna, nie ogólnie, także no, też to na pewno jest jakiś tam unikat. No i później wychodzi drugi wasz album, czyli właśnie już też legalnie. On też wyszedł w Blendzie? Też w Blendzie, tak? Też wyszedł w Blendzie, Blend Records, tak jest, dokładnie. No, zaznaczone to są te dwa legale Blend Records. Tak. Widać. Dokładnie. I powiedz mi, jak podchodziliście teraz z tym, można powiedzieć, doświadczeniem i bagażem doświadczeń po pierwszym albumie,
do tego drugiego, jak podchodziliście? Już mieliście pewne doświadczenie i jak to właśnie z waszej strony, czy muzycznie, czy, że tak powiem, wokalnie, lirycznie, czy to się coś zmieniało, czy nie? Nie było większych zmian jakichś. Poza tym, że tak jak powiedziałem, czekaliśmy cały czas, aż ten pierwszy album wyjdzie oficjalnie. No i trochę to trwało i teraz w tym momencie jestem pewien, że dobrą decyzję podjęliśmy, że już nagrywaliśmy następny materiał, bo w tym samym czasie też powstawała płyta chyba Killers Group i chyba FFOD z Wrocławia. Tak. Więc akurat wtedy był ten czas, żeby to zrobić, gdybyśmy czekali, aż ta płyta pierwsza wyjdzie i dopiero zaczęli ją nagrywać, nie wiadomo, czy też by było takie zapotrzebowanie na tego typu muzykę, bo pojawiły się później inne składy, które też wypłynęły i to na szerokie wody. A u nas właśnie po tej drugiej płycie już to wszystko zwolniło. Zaczęliśmy się też trochę innymi sprawami zajmować. Bardziej już tak trzeba było na stałe sobie szukać pracy. To już nie były te lata, gdzie właśnie można było po prostu nie pójść do pracy, tylko się zajmować muzyką. Bo czasami też się nam tak zdarzało. No, ale fajnie, no fajnie, że się udało przygotować te dwie płyty. Po prostu, a później już trzeba było trochę się ogarnąć. Barney, pamiętam, że wrócił z wojska i już w ogóle przestał nagrywać, a my jeszcze z Rafim osobno nagrywaliśmy poszczególne kawałki pojedyncze lub zajęliśmy się dopiero nagrywaniem, przygotowaniami do nagrania solo albo jakimiś kolaboracjami, bo tam LR Brygada powstała i ja jeszcze miałem projekt z Waspem. No i to tak mniej więcej wyglądało przez większość lat, że dopiero ten zapach lata po długim czasie powstał, ale też już nie wyszedł na kasecie, tylko to już inna historia. Inna historia. A czy tego drugiego albumu było więcej, w sensie mówię nakładowym, czy też nie pamiętasz? Ja pamiętam tą liczbę właśnie 2000 i nie jestem pewien, tak. Który album? Myślę, że obydwa w takiej ilości. Myślę, że wtedy w Blendzie chyba wszystkie te albumy na początku były tak w takiej ilości tłoczone i jeżeli naprawdę było jakieś szybkie tempo, to były wtedy dotłaczane, ale nasze myślę, że schodziły koło tych 2000. No. Przynajmniej takie były informacje od wytwórni i nie mam powodu nie wierzyć, więc wiadomo. Myślę, że tak było właśnie koło tych 2000, więc nie jest to jakoś super dużo, a w sam raz jak na taki podziemny zespół, który tam też nie miał jakichś wielkich tam aspiracji, że cokolwiek wiesz, zmienić, bo tu nie chodziło o zmianę, tylko po prostu o to, że dać fajny kawałek muzyki i samemu przy tym odpocząć i pokazać ludziom, że może być też tego rodzaju hip-hop, a nie musi być komercyjny, gdzieś puszczany w jakichś tam wielkich telewizjach albo idący w stronę popu, tylko można robić fajne podziemne brzmienie, ale melodyjne i przełajowe. No tak. Chciałem też zapytać, chociaż już powiedziałeś to przed nagraniem, że tych swoich kaset, waszych kaset nie masz w kolekcji. Niestety. Natomiast za nami to później pokażemy. Kilka kaset się ostało, a powiedz mi, czy to są wszystkie twoje kasety, które się ostały, czy masz jeszcze, nie wiem, gdzieś tam w kartonach, w piwnicy? Gdzieś powinny być, ale nie jestem pewien, czy w tym bloku, czy w którymś, w którym mieszkałem wcześniej. Poginęły, część były sprzedanych, część było pożyczone do przegrania. No i lata minęły i tak po prostu została mi garstka. Także specjalnie je tutaj przechowałem na pamiątkę, że coś takiego kiedyś było. Bo chociaż słyszałem, że się pojawiają ludzie, zaczynają na nowo tłoczyć te kasety. Tak, tak. Gracze z górnej półki mogą sobie też na to pozwolić, bo mogą i winyle wytłoczyć i mogą te kasety tłoczyć teraz. CD-ki wiadomo, no i te nośniki wszystkie cyfrowe jakieś tam przez internet. Te strony takie do sprzedawania muzyki. Także jest dostęp dla osoby, która jakikolwiek sobie zażyczy nośnik, to ma tak naprawdę pod ręką teraz. Kiedyś tak nie było, że można było z tylu rzeczy wybierać, a teraz jak najbardziej chcesz posłuchać danej muzyki na danym nośniku, to są odpowiednie czasy. Tak. Czy pierwszy wasz album wyszedł też na płycie? Też. Też. Tak? Bo drugi pamiętam, a pierwszego jakoś tak nie... Nie kojarzę. Wyszedł, jeszcze był na takim papierze kredowym jakby, drukowany i okładka jeszcze była
błędem. O. Także jeżeli otwierajesz okładkę, to powinna być strona czytelna prosto do ciebie, tak żebyś mógł to odczytać, a była wydrukowana odwrotnie. Dokładnie odwrotnie, więc i wydaje mi się, że cały nakład był taki. Także no, czasami nam deptał pech po piętach, ale no tak jak tam chyba Rafi zarapował wtedy na którymś kawałku, że widz skład trochę zalet, trochę wad i dlatego wiesz, no mimo wszystko fajnie, że to wszystko nam się udało. Nagraliśmy 4 płyty, 2 wyszły na kasetach, więc to też jest w tym momencie już unikat. No, także chyba, no właśnie, czy ktokolwiek z nas jeszcze ma kasety? Obstawiam, że nie, że żaden z nas jej nie ma. A czy ty masz jakieś takie główne, bo na pewno jest dużo wspomnień w związku z tymi nagrywkami, z tym wszystkim, ale jakieś takie ciekawe historie, które ci zapadły w pamięć, że myślisz o pierwszym albumie, czy wtedy Nielegalu, czy o drugim albumie i masz taką jedną konkretną, wiesz, jedno konkretne wspomnienie, czy kilka, ale taki dość ważny dla siebie. A propos tych płyt, mam dosyć wiele takich wspomnień, ale przebłysków. Przebłysków miejscówek i imprez, na których właśnie bywaliśmy razem oraz tych domówek, na których właśnie oglądaliśmy teledyski. Pamiętam dokładnie które, bo dzisiaj oglądamy te same. Dokładnie. Pamiętam sterty właśnie kaset, bo wtedy głównie kasety przegrywaliśmy z kaset na kasety, albo umawialiśmy się, kto z nas kupuje jaką kasetę, czy Rafi, czy właśnie wtedy Barney, czy Przemo, też nasz przyjaciel, który się też wtedy z nami bujał. I czasami tak było, że po wypłacie po prostu ktoś zna, umawialiśmy się, który kupuje którą kasetę i co sobie przegrywamy nawzajem. Ja miałem mimo wszystko sporą też kolekcję oryginałów, ponad 200, około 250 kaset uzbierałem przez ten czas cały. A później zaczęło się kolekcjonowanie też CD, no niestety część zginęła tych kaset, dużo z CD była sprzedawana też, bo bywały czasy, że właśnie no różnie się w życiu tam kulało i trzeba było sprzedawać, żeby po prostu przeżyć, opłacić sobie pokój czy mieszkanie. Poczekać, aż będzie następna praca, albo uzbierać na studio. Bo takie czasy też były, że właśnie wszystko pakowaliśmy tak naprawdę w materiał, w nagranie nowych kawałków. No i z tym mi się kojarzą właśnie te pierwsze beat składy, z tymi podróżami, jeżdżeniem gdzieś do studia, do Wrocławia, pociągiem, nie wiem ile tam się jechało, 2 godziny czy 3 godziny, już nie pamiętam. Nawet po to tylko, że jeden kawałek tam poprawić i chwila później musieliśmy już wracać kolejne 4 godziny, bo ktoś szedł na nockę, a ktoś na poranną zmianę kolejnego dnia. Pamiętam, że zawsze, za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy, to były grube balety. Zaczynaliśmy wcześniej, kończyliśmy późno. Spotykaliśmy się u nas w domu, głównie u Rafiego albo u mnie. Więc także miejscówki były głównie dwie takie, lub klatka na osiedlu pod blokiem Rafiego, która też jest charakterystyczna. Ona została ujęta na okładce drugiej naszej płyty i kasety. I to jest odwzorowanie. Dokładnie ten murek, tutaj są bloki i murek, który jest przeciągnięty przez resztę okładki. Ona też była projektowana właśnie przez Sancheza i przeze mnie w taki sposób, że ten murek tak przedłużyć specjalnie i mniej więcej pokazać, w jakim klimacie się bawiliśmy. Tu są też animacje takie powstawiane, jajcarskie. Także balowaliśmy za każdym razem, kiedy się widzieliśmy. Teraz tak nie robimy od kilku lat już w ogóle. Alkoholu nie tykamy z Rafim, a Barney chyba tylko na rybach. Tak, ale ten pomysł z tym murkiem ciekawy, natomiast bardzo długa okładka. No, człowiek wtedy, każdy z nas praktycznie doceniał. Ludzie z mojego rocznika, trochę młodsi, może trochę starsi. Jeżeli już się kupowało ten oryginał, to chcieliśmy dostać właśnie taką okładkę rozkładaną ze zdjęciami, z jakimiś opisami, ładnie przygotowaną i dlatego sami też chcieliśmy taką zrobić. Bo my dostawaliśmy też na ogół fajne okładki, jak już zaczęły wychodzić oryginalne kasety, nie piraty, które właśnie były taką, jak powiedziałeś, wkładką, tylko oryginały, to już faktycznie były ładniejsze, były lepiej przygotowane, było więcej zdjęć, było to
wszystko naprawdę tak jak należy i dlatego chcieliśmy przygotować taką samą, więc warto było. No, i do dzisiaj jest pamiątka, której nie mam. Za nami w ogóle tego nie powiedziałem, ale to zaraz pokażę. Za nami właśnie to, co Czarny mówił na wcześniej a propos klipów, że właśnie lecą klipy, które pokażemy za chwilę i też właśnie druga porcja właśnie takich, można powiedzieć, plakatów. Dlatego, że Czarny przy nagraniu powiedział mi, że to są ściany inspiracji. I w sumie jakby to, powiem wam szczerze, że to jest faktycznie coś w tym jest. A powiedz coś więcej, to co mi powiedziałeś, że właśnie z jakiego powodu to zrobiłeś i jak teraz, do czego one ci służą, te ściany i te plakaty? No zająłem się tym tak naprawdę po powrocie z Anglii, gdzie kilka lat pracowałem. Byłem w mojej miejscowości nad morzem. Tam spokojne, luźne życie. Fajna praca, zero przemysłu, tylko restauracje, hotele. Także za dużo nawet inspiracji do pisania tam nie było, aczkolwiek jak wróciłem tutaj, potrzebowałem właśnie takiego impulsu. A do pisania trzeba się odciąć na pewno od internetu. Także postanowiłem sobie wyplakatować pokój sekwencjami z filmów, czy właśnie ulubionymi artystami, którzy mnie inspirowali głównie od strony brzmienia. Ale też na części ściany mam właśnie przyjaciół też, muzycznych przyjaciół oraz sekwencje też z filmów. Także gdziekolwiek nie spojrzę, a zabieram się do pisania, to mam tak naprawdę przed oczami inspiracje, do tego też często włączone teledyski. A to wszystko się przekłada na to, że dosyć sprawnie mi to idzie, także póki co nie narzekam na brak inspiracji i to jest taki fajny muzyczny pokoik. Także za chwilę będziecie mogli to zobaczyć. Fajna metoda do pisania. Także tu widzicie, zobaczcie drugą ścianę inspiracji. Plus klipy oczywiście w klimacie beat składowym. Fata Morgana. Polibacji do chaty, szczaskany, rozglądasz się dookoła, cztery ściany. Burdel w pokoju, tapczan cały rozjebany, ale najważniejsze jest to, że dzień był udany. Wylane resztki browca i roz... Tu były przycinane też te kadry, wycinane właśnie postaci, nakładane na kolejne zdjęcia, więc one też takie połączone tutaj, o. Różnymi motywami. To właśnie Sanchez ogarniał też bardzo fajnie. Wiecie, wy to wiecie, Rafi ma swój świat, gdzie inaczej od lat. O tym rymuję ja, o tym rymuję bit skład. O tym, że jak się obudzę i otworzę oczy z rana, w mojej głowie znów zabita znajoma Fata Morgana. Fata Morgana, od samego... To jest fajny kawałek życia. Taki, wiesz, flashback, nie? Flashback, tak. Ale jakoś to... Było, minęło. Było minęło, ale jest cały czas w świadomości. Oczywiście. Fajnie, świetnie. Dla wszystkich szanujących zieleń, ślę pozdrowienia. Pięść do pięści z tymi, co na co dzień. Wiem, że palę mery i jestem tego godzien. Boże, nie jestem z tych, co chodzą po ulicy z dożym. Mam długopis i kartkę, więc rymy tworzę, nie najgorzej. Świetna sprawa z tym kasetem. I pokaż, co tam jeszcze masz, mówię, z tyłu za sobą. Ostało mi się Warren G. Na szczęście, Regulate G-Fangera. Klasyk, wiadomo. Onyx jeszcze Pilat. Tak, też go mam, też go mam. O tych okładkach właśnie Grandio wam mówił. To są te takie tak zwane wkładki, czyli Pilaty. Tak. Mam sporo takich różnych taktów, NG Music i różnych takich wydań, nie? Poker Music. Poker, tak, dokładnie. Tu już The Show, też oryginał, świetny soundtrack. Tak, dokładnie. I świetna płyta Shaquille O'Neala, kaseta. Na której chociażby udzielali się Notorious B.I.G., DJ Quick, Jay-Z, Bobby Brown, Rakim. Sporo, no. I wielu innych. I świetna brzmieniowo też, bardzo mi przypasowała. Tak, w ogóle Shaq, nie? Naprawdę fajne rzeczy stworzył. Świetny koszykarz i świetny raper według mnie. No, ludzie cisnęli po nim, ale nie, kompletnie nie rozumiem dlaczego. Mhm. Świetni producenci, DJ Quick właśnie,
Eric Sermon. Tak, tak. Mnóstwo osób pracowało nad tymi płytami i dopieszczało te brzmienia. TLC, TLC też pirat właśnie typowy. Tak, MG taki. Właśnie. Dokładnie. Tu robię swoje, o którym wspomina, gdzie był nasz debiut. Bob Marley, dwie części. Bob Marley. Nawet. Tak. I Kool & The Gang oczywiście. O. Funk z lat 80. Tego nie mam. Zaraz sprawdzimy, czy to jest oryginalna kaseta, bo coś nie jestem do końca przekonany. No niby coś tu jest, ale to o niczym chyba nie świadczy. Ale powiem ci, że... Czekaj, tak patrzę na nadruk jeszcze na kasecie. No wygląda tak w miarę... Chociaż... Nie wiem. Dowiemy się, ale... jest internet. Jest tak. Internet, mam internet. Dokładnie. Baza Discogs albo coś i można, wiesz, tak. Sprawdzić. No, ale to spoko, spoko. No i tu już ścianka też wspomnieniowa. Oprócz inspiracji to również wiele takich... Funk Chillas Beat Squad. Tak. Zdjęć za młodu. Różnych. Tu mój się Szczeniec. Aha. Ściana inspiracji to nie tylko właśnie postaci gdzieś z filmów, czy właśnie muzyczne, ale też przyjaciele, rodzina. Tak. Bardzo fajne rzeczy. I Michael Jackson. Jest Równie. Jackson, jest Prince. Vanity Six od Prince'a też. Aha. Produkował dziewczyną całą płytę. To jest świetny film Buddy Double, Briana De Palmy. Też polecam, a tu z komiksu Jans. Grzegorz Rosiński, mój ulubiony. A to nie znam. Autor komiksów. Aha. On Torgala też rysował. Torgale do dzisiaj wychodzą. Mhm. Orange wiadomo. DJ tak. Quick, Nicole Funk, moja przyjaciółka, też świetną muzykę robi. Nagrała właśnie dwie płyty niedawno. Aha. Zresztą one tutaj gdzieś są. Tak. Wypuściła też własnym sumptem. Jeżeli ktoś kocha G-Funk i Funk Rogera Troutmana, to koniecznie musi sobie posłuchać Nicole Funk. No to ciekawe, bo nie słyszałem. Podeślę. Akurat o tym. Tam nowy dzień z tych, na które czekam. Czarny zapalimy, zielenina dla człowieka. Do tego procenciaki polejemy sobie szczerze kilka chwil wyczekiwania. Dzięki Czarny za spotkanie. Dzięki również za przybycie. I cóż, no za podpisy i miejmy nadzieję, że gdzieś kiedyś jeszcze przetniemy i zobaczymy. No. Oby tak było. Tak jest. Dzięki również. Trzymaj się i do zobaczenia. Wesoła bryka. Wesoła bryka. To jest wesoła bryka. Wesoła bryka.